Welcome to the Trap House. Witamy w kolejnym odcinku Zagłębia Talentów. Dzisiejszym naszym gościem będzie Szymon Widera, założyciel klubu, były zawodnik, obecnie prezes drużyny Zagłębia Steelers. O czymś zapomniałem? Interpromex. Dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem specjalnym, ponieważ dzięki uprzejmości Szymona oraz zawodników Zagłębia Steelers, chociaż na 5 minut będę mógł stać się Steelersem. Mam nadzieję, że to nie będą moje ostatnie minuty, ale po kolei. Wróćmy do korzeni. Chciałbym zapytać, jak narodził się pomysł utworzenia drużyny Zagłębie Steelers i jak przebiegał cały proces od Twojej myśli utworzenia do Waszego pierwszego oficjalnego meczu? Jasne. Przede wszystkim pierwszą drużyną futbolu amerykańskiego, którą założyłem, była drużyna Silesia Miners w Katowicach. Niestety wtedy, w 2006 roku, nie było jeszcze możliwości stworzenia drużyny tutaj u nas, prawda, w Zagłębiu. Tam była możliwość, zrobiliśmy jedną drużynę, która można powiedzieć była wojewódzka. Z całego województwa przyjeżdżali chętni zawodnicy, aby trenować. Tam po roku, tak naprawdę po roku ciężkiej pracy mojej, także innych ludzi, którzy się wtedy znajdowali w sztabie, wygraliśmy Wicemistrzostwo Polski w pierwszym sezonie. A potem już stwierdziłem, że jednak mi się to nie podoba. Jednak taka zagłębioska moja postawiła, prawda, kropkę na D i udało się tutaj stworzyć Zagłębie Steelers. Przede wszystkim jest tutaj zasługa także ludzi, którzy dalej są zawodnikami, którzy chcieli mieć taką drużynę, ale nie wiedzieli, jak się do tego zabrać. Stwierdziłem, że jeśli już tych zawodników, wtedy chyba było już 14 na początek, jest 14 plus dobra rekrutacja, plus to, co ja już nauczyłem się w Silesia Miners, to jest przepis na sukces, tak? No i jak widać, jesteśmy już 6 lat, ponad 6 lat jesteśmy na mapie polskiej futbolowej. Gramy w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jak słychać, mamy dwóch trenerów, jednego z Kanady, jednego ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie mamy 80 zawodników, którzy trenują 3 razy w tygodniu. No cóż, bawimy się w futbol, ale coraz mniej, można powiedzieć, się bawimy, a coraz bardziej myślimy o tym, żeby jednak coś w tej Polsce wygrać poważnego i jesteśmy na najlepszej drodze, aby to uczynić. Powiedz, czy jak zaczęła Twoja myśl o założeniu drużyny kiełkować, myślałeś, że te pierwsze lata przyniosą tak ogromny sukces i będą tak owocne? Początkowo futbol traktowałem zupełnie zabawowo. To było moje hobby, tak? To hobby potem przekształciło się w pasję, a teraz to jest część mojego życia, bez której nie wyobrażam sobie w ogóle prosperowania. Zrobiliśmy wszystko tak, aby ta drużyna była kompletna. I to jest najważniejsze podsumowanie tych 6 lat. A powiedz, bo w 2013, bodajże lipiec, pojawia się w internecie podsumowanie sezonu. Tam autor dosyć krytycznie ocenia waszą postawę w top lidze. Pojawiają się stwierdzenia, że
przegraliście sami ze sobą, że za wysoko postawiliście sobie poprzeczkę. Jak to wyglądało z waszej strony? Nie przegraliśmy sami sobą. Był to nasz pierwszy sezon w top lidze. Wygraliśmy dwa mecze z drużyną z Warszawy i Derby z drużyną z Katowic, czyli tak naprawdę z najważniejszymi naszymi, z największymi naszymi rywalami. Był to mecz na Stadionie Ludowym w Sosnowcu, na który brakło nam biletów, gdyż przyszło 1750 osób. Ja uważam, że tamten sezon był udany. Oczywiście popełniliśmy kilka błędów, bo nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi, prawda? A to, że autor odniósł się krytycznie, okej, okay, no... Jesteśmy siódmą drużyną w Polsce obecnie. Obecnie tych drużyn jest ponad 70. Jesteśmy z Będzina, reprezentujemy Zagłębie. W Toblidze jesteśmy jedyną drużyną, która nie reprezentowała, która nie reprezentuje miasta byłego wojewódzkiego, czy nawet obecnego wojewódzkiego. Dlatego ja uważam, że warto w nas inwestować. To, co napisał autor, po prostu bierzemy to na siebie i obiecujemy poprawę. Ale wydaje mi się, że te gorzkie słowa od autora podziałały na was jak płachta na byka, bo miesiąc później pojawiły się powołania do reprezentacji. Autor pominął dosyć ważną kwestię eventu, jaki zorganizowaliście w maju, jakim był American Day. Powiedz, czy planujecie w następnym roku powtórkę z American Day? Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, że mamy taką dewizę, że gramy, pomagamy. Każdy nasz mecz jest w jakimś stopniu charytatywny. Albo na schronisko odbieramy karmę, albo pieniądze. Na naszych meczach można adoptować psa, prawda? Albo pomagamy jakiejś chorej osobie, która niestety z życia dostała taką gorzką lekcję. American Day będzie imprezą cykliczną. Raz w roku, gdzieś w zagłębiowskim mieście, będzie się odbywał American Day. Mogę powiedzieć, że w 2014 roku American Day na pewno odbędzie się tutaj w Będzinie. A komu będziemy pomagać? Wiele jest osób, które niestety tej pomocy potrzebują i na pewno znajdziemy kogoś, komu nasza pomoc będzie przydatna. Co do powołań do reprezentacji. Obecnie mamy w reprezentacji dwóch zawodników, ale ta liczba się zwiększa. Obecnie jesteśmy w trakcie rozmów kontraktowych z zawodnikiem, który także jest reprezentantem Polski, ale pochodzi z innego klubu. Dlatego, wiadomo, reprezentacja wyznacza tak naprawdę wartość drużyny. Czym więcej reprezentantów, tym drużyna powinna być lepsza. I do tego dążymy, aby było ich jak najwięcej. A zapomniałem o najważniejszej kwestii, czyli o Mistrzostwie Polski. Mistrzostwo PLFA8 to nie jest do końca Mistrzostwo Polski. To jest mistrzostwo tak naprawdę czwartej grupy rozrywkowej, które tak trochę żartobliwie nazywane jest Mistrzostwem Polski, ponieważ nie ma innej ligi, gdzie gra się po 8. Czyli bardzo szeroko myśląc, prawda, można powiedzieć, że mistrzostwo Polski w 8, co w ogóle tak naprawdę nie przekłada się na żadne mistrzostwo Polski, ale jest to sukces, który osiągnęła nasza drużyna B, czyli nasza drużyna rezerw, złożona z zawodników, którzy tak naprawdę dopiero zaczynają swoją przygodę z futbolem amerykańskim. I to jest właśnie fajne, że już w pierwszym sezonie w ogóle po raz pierwszy występowaliśmy w takiej oto takiej formule i już ją wygraliśmy. Wielki szacunek dla zawodników i dla trenera Macieja Szczerby. Powiedz jako prezes, czy dla osób, które chciałyby dołączyć do Steelers, czy jest jakaś recepta, żeby stać się Steelersem? Trzeba przyjść na rekrutację, a jak ktoś bardzo chce, to może przyjść na trening i pokazać, co potrafi. Już staramy się wyplewiać takie myślenie, które niestety na rekrutacjach ma. Ludzie widzę, że tak uważają, że nie sprawdziłem się w innym sporcie, to się sprawdzę w futbolu. Nie, jeśli nie sprawdziłeś się w innym sporcie, to znaczy, że tym bardziej nie sprawdziłeś się w futbolu. Futbol to jest sport kompletny dla ludzi, którzy i sportowo, i intelektualnie muszą dawać siebie wszystko. Dlatego zapraszam każdego, kto chce współtworzyć z nami tą wielką rodzinę Steelers i fajnie się bawić, robić coś fajnego dla siebie i także dla Zagłębia. A powiedz, jakie plany na najbliższy sezon? Oczywiście na pewno powiedz, czego możemy Ci życzyć, na pewno obrony mistrzostwa. A jakie plany, jak podnosicie poprzeczkę wysoko na następny sezon? Bardzo chcemy zagrać w playoffach, czyli w Final Four. Mamy na to szansę pod warunkiem, że musimy zamknąć budżet, musimy szukać pieniędzy w dalszym ciągu, bo sport ma to do siebie, że pieniędzy zawsze jest za mało. Tak naprawdę byle grać,
byle fajnie wszystko wychodziło, żeby ludzie przychodzili, żeby się im podobało i abyśmy nigdy nie zostali zapomniani, bo to chyba jest najważniejsze. Żeby po prostu ludzie wiedzieli, że jest Zagłębie Steelers, że gramy, że wygrywamy, że no cóż, trochę nas jest, prawda, i że zawsze, jeśli ktoś potrzebuje naszej pomocy, można nas liczyć. Bardzo fajnie, dziękuję Ci za tą rozmowę. Ja za chwilę dołączę do chłopaków, mam nadzieję, że wrócę z tego cały. Dziękuję i życzę Wam, całej drużynie oraz Tobie jako prezesowi samych sukcesów. Dziękuję.